Decyzja o przebudowie pływalni przy szkole podstawowej nr 10 do łatwych nie należała. O basen walczyli rodzice i szkoła nosząca imię olimpijczyków polskich. Klamka zapadła. Pływalnia przeszła bardzo poważny i głęboki remont, który był również kosztowny. I jego utrzymanie będzie również kosztowne. Teraz okazało się, że szkoła nie chce pływalni prowadzić. Dzisiaj o przyszłości obiektu i zaistniałej sytuacji mówił podczas sesji włodarz miasta. O ile społeczność szkolna bardzo walczyła o to, żeby ten basen został odbudowany, to o tyle szkoła nie chce prowadzić tego basenu teraz. I to jest właśnie, to był taki problem, ale ten problem został rozwiązany w ten sposób, że Ośrodek Sportu i Rekreacji przejmie prowadzenie tego basenu. Oczywiście będzie uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, WSP 10, 2 września. Już dzisiaj Państwa na inaugurację roku szkolnego zapraszam i połączony z otwarciem tego basenu. Ośrodek Sportu i Rekreacji poprowadzi ten basen przez kilka miesięcy i później będziemy chcieli wyłonić operatora zewnętrznego. Czy znajdziemy, czy nie, czas zweryfikuje i pokaże, natomiast taka próba będzie podjęta. Obiekt jest tak zbudowany, że no całkowicie niezależnie może funkcjonować od szkoły. To było takie podstawowe założenie. Teraz przed miastem kolejna ważna decyzja. Co z nieczynną od dawna pływalnią przy Wojska Polskiego?